Dzień dobry, oglądają Państwo program Studio Prasowe. Pozdrawiamy serdecznie z ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym programie porozmawiamy z historykiem na temat zbliżającego się święta 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Drugą część naszego spotkania poprowadzi Marian Jabłoński, także proszę zostać z nami. Jednak zanim się przeniesiemy w czasie do początku ubiegłego wieku, sprawdźmy, co przez miniony tydzień działo się w Gliwicach. Ciąg dalszy problemów z wodą w Ligocie Zabrskiej. Na szczęście już w tym temacie zaczęło się dziać. Wjechały wozy, rury są naprawiane. Niestety kierowcy mogą się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Wracamy jeszcze w naszym programie do operetki Wiedeńska Krew. Szersze rozmowy, wywiady z osobami, które brały udział w premierowym pokazie, który to odbył się w Mrowisku. Serdecznie pozdrawiamy pana Marcelego przy okazji. A także zaglądamy to już w programie Bliżej Boga do szkoły organistów. Pewnie część z Państwa będzie zdziwiona, że w ogóle taka szkoła istnieje i to istnieje w naszym mieście w Gliwicach. Ksiądz Plucik rozmawia z dyrektorem tej placówki. Podglądamy też, jak wyglądają takie lekcje. No i pytamy się, kto może zostać organistą, no i dlaczego taki organista jest ważny. Pozostając w temacie muzyki i organów, też warto dodać, a także Katedry Gliwickiej, trwa w najlepsze Palm Jazz Festival. W minioną niedzielę gościem specjalnym był Stanisław Sojka, który wystąpił właśnie w Gliwicach w Jazowi. No i pana Stanisława to chyba w Gliwicach nikomu nie trzeba przedstawiać, bo to i śpiewak, wokalista jazzowy, kompozytor, aranżer. No a gdzie zaczynał karierę? Właśnie w Gliwickiej Katedrze. Od śpiewania później były także organy. Od 14 roku życia był takim, można powiedzieć, etatowym organistą. Zastępował wtedy, kiedy ten etatowy organista nie mógł, że tak powiem, pracować, był na wyjeździe. No i wtedy pan Stanisław grał. A co jeszcze Stanisław Sojka opowiadał o swoim dzieciństwie, o początkach kariery muzycznej w Gliwicach, tego dowiecie się Państwo z programu Witamy w Gliwicach. Polecam serdecznie, tak jak i cały Palm Jazz Festival, bo on jeszcze trwa do 23 listopada. Bilety na niektóre koncerty wprawdzie zostały już wyprzedane, ale nie na wszystkie, także warto sobie to sprawdzić. Można śmiało powiedzieć, patrząc chociażby na ten Palm Jazz Festival, że listopad to taki bardzo kulturalny miesiąc, ponieważ tak, za chwil kilka dosłownie wystartuje nowa wystawa w Willi Caro poświęcona gotom. O tym, jak wyglądały przygotowania do tej wystawy, co na niej zobaczymy, a także o samych gotach rozmawiał m.in. Marian Jabłoński z kuratorem wystawy. To w programie 100% Gliwic. Patronat medialny nad wystawą poświęconą gotom sprawuje telewizja Imperium. Wernisaż tej wystawy odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 18:00. Wstęp wolny. Jeżeli możemy się pochwalić, to bardzo to często robimy i polecamy przy okazji nasze produkcje cotygodniowe, czyli mam tutaj na myśli program poświęcony książkom, który to realizuje Justyna Wydra i Szymon Szwajger. A za kamerą stoi Jakub Budak. Tym razem ci Państwo postanowili na warsztat wziąć książkę Jan Żelazny. O czym i dlaczego pisze jej autor? Tego dowiecie się Państwo z programu Wydra wśród książek. I jeszcze fajny program, który też gorąco polecam w imieniu Basi Palewicz, no to jest Sztrykowanie na ekranie. Tym razem Basia pokazuje nam, jak haftować na dzianinie.
Przy okazji też chwalimy naszych sportowców, nie chodzi tutaj o piłkarzy, ale o naszych chwytaczy, którzy to przywieźli z zawodów trwających miniony weekend kolejny worek medali. Tutaj chodzi oczywiście o zawodników BJJ Faktory. No i na koniec jeszcze wspomnienie wydarzeń z 1938 roku. Wówczas to z nocy z 9 na 10 listopada odbyła się tak zwana noc kryształowa, czyli wystąpienia antyżydowskie. O tym, jaki przebieg miała ta noc kryształowa w naszym mieście, na Górnym Śląsku, pisze, ale także mówi detektyw historii Marian Jabłoński, do którego teraz się przenosimy. Witamy Państwa w drugiej części naszego studia prasowego na specjalne zaproszenie prezesa Telewizji Imperium, pana Czesława Chlewickiego. Gościmy dzisiaj pana Mikołaja Radkę, historyka Muzeum w Gliwicach, kierownika oddziału radiostacja Muzeum w Gliwicach. Tematem, jak Państwo się zorientowaliście zapewne, będzie 11 listopada i wszystko, co się wiąże z tym świętem listopadowym obchodzonym dzisiaj corocznie. Chociaż nie zawsze tak było, ale o tym powiemy w dalszej części programu. Czy byłby Pan uprzejmy nakreślić naszym widzom, jak wyglądała sytuacja terytorialna Polski właśnie w okresie, kiedy Piłsudski dochodził do władzy, bądź odrobinę wcześniej, czyli tuż po I wojnie światowej. Tuż po I wojnie światowej cały czas trwało kształtowanie się granic Polski. Mimo że wojna właśnie 11 listopada 18 roku oficjalnie została zakończona, no to ten proces kształtowania się granic II Rzeczpospolitej trwał jeszcze przez kolejne 4 lata. Tutaj na Śląsku, gdzie się znajdujemy, ten proces zakończył się właśnie w 22 roku po trzech powstaniach śląskich i po plebiscycie z 21 roku. Ale to Śląsk nie był jedynym regionem, który trzeba było ustanowić dopiero. Mamy tutaj... Górny Śląsk, tutaj na mapie, był jedną tylko z części Polski, których przynależność jeszcze i dokładny kształt kształtowały się. Tak samo Śląsk Cieszyński, tutaj plebiscyt na Spiszu i Orawie, a także w Prusach Wschodnich, na Warmii i Mazurach, plebiscyt, który Polska sromotnie niestety przegrała. Ale jednym z takich głównych założeń odrodzonego państwa polskiego było uzyskanie dostępu do Morza Bałtyckiego w rejonach dzisiejszej Gdyni i także odzyskanie ziem wschodnich, które dzisiaj uważamy za Kresy, które utraciliśmy po II wojnie światowej, czyli tereny Litwy z Wilnem i Ukrainy ze Lwowem, czyli dwoma ośrodkami polskiej kultury i polskiej państwowości z okresu I Rzeczpospolitej. Innym zagrożeniem kształtującego się odrodzonego państwa polskiego było zagrożenie bolszewickiej Rosji i wojna polsko-bolszewicka, która rozegrała się w latach 1919-1920, również była swego rodzaju wojną o granicę. Gdyby Polska tę wojnę przegrała, no to być może bolszewicka rewolucja poszłaby na zachód Europy, docierając również do Niemiec i Francji. A tego się Europa obawiała i prawdopodobnie to było jedną z przyczyn, dla której w pewien sposób w późniejszym czasie ustanowiono plebiscyt i odpowiednio pokierowano prawdopodobnie decyzjami państw sprzymierzonych, by jednak Polsce przyznać
Fragmenty Śląska, by tak jest, to... pracujące kopalnie i huty zasiliły budżet Polski dla celów militarnych. Ale wróćmy może do tego okresu sprzed 11 listopada 18 roku. Polski jako takiej nie było. Nie było, tak jest. To jest rzecz nie do pojęcia, ale nie było naszego kraju na mapach. Nie istniał. Tak jest, Polska pod trzema zaborami, pruskim, austriackim i rosyjskim, przez 123 lata była wymazana z map europejskich. I właśnie pierwsza wojna światowa, czyli wielka tragedia Europy, stała się niejako dla Polski taką furtką, okazją na uzyskanie tej niepodległości. Chociaż temat niepodległości ziem polskich był przez zarówno Trójprzymierze, jak i Trójporozumienie marginalizowany w pierwszym okresie wojny, jednak z upływem czasu jej trwania, mniej więcej w roku 1916, problem Polski zaczynał wychodzić na powierzchnię i pod koniec I wojny światowej stał się już jednym z głównych punktów późniejszego kształtowania Europy, właśnie tej powojennej, o czym świadczą zaangażowanie m.in. prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona, który w słynnych 14 punktach jako jeden z decydujących elementów późniejszego pokoju na świecie, powojennego ładu, określił konieczność istnienia niepodległego państwa polskiego. Także ten temat początkowo zupełnie gdzieś ukryty i traktowany jako wewnętrzna sprawa zaborców, wypływał z czasem na powierzchnię i zasługą Józefa Piłsudskiego było rozegranie tego tematu w taki sposób, że rzeczywiście Polska uzyskała szansę zaistnienia na mapach. Czy w okresie, kiedy już Polska pokazała się na mapach Europy, Polacy w jakiś sposób manifestowali w kolejnych rocznicach święto niepodległości? Przede wszystkim dzień 11 listopada był traktowany w pierwszych dniach, w pierwszych latach istnienia II Rzeczpospolitej jako takie święto wojskowe. Przede wszystkim osoby z otoczenia Józefa Piłsudskiego upamiętniały ten dzień, 11 listopada, dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę wojskową w Polsce. 3 dni później, 14 listopada, przejął władzę również cywilną jako naczelnik państwa. I świętowanie właśnie 11 listopada było właśnie wyrazem takiego upamiętniania tego czynu, który dokonał Piłsudski przez jego środowisko. Sam Józef Piłsudski początkowo nie przywiązywał wielkiej wagi do akurat tego dnia. Dopiero w latach po przewrocie majowym zauważył, że ten 11 listopada to rzeczywiście ma szansę stać się takim najważniejszym świętem wszystkich Polaków, który będzie łączył naród. Pierwsze świętowanie 11 listopada przypadło na rok 1920. Po wygranej wojnie polsko-bolszewickiej tego dnia Józef Piłsudski otrzymał marszałkowską buławę. Wcześniej w roku 19 nie świętowano rocznicy odzyskania niepodległości ze względu właśnie na to, że istnienie niepodległego państwa polskiego jeszcze było zagrożone, prawda, ze strony właśnie bolszewickiej Rosji. I w kolejnych latach, aż do przewrotu majowego, były to głównie właśnie takie uroczystości wojskowe, defilady, odbywające się w różnych miejscach, przede wszystkim Warszawy. Warto też wspomnieć, że w tym okresie powrócił order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, nadawane właśnie w dniu 11 listopada zarówno Polakom, jak i też przedstawicielom innych narodów, którzy szczególnie zasłużyli się sprawie polskiej. Pierwszym odznaczonym był prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson właśnie za te 14 punktów
które ogłosił i konieczność istnienia niepodległej Polski na koniec I wojny światowej. Jako święto narodowe wszystkich Polaków dzień 11 listopada został ustanowiony przez Sejm Polski dopiero w 1937 roku i przed wybuchem II wojny światowej był obchodzony zaledwie dwukrotnie, właśnie w 1937 roku i w 1938. Po najeździe hitlerowskich Niemiec na Polskę, oczywiście już do zakończenia II wojny światowej, święto nie było obchodzone. A jak funkcjonowało to święto w okresie PRL-u, czyli w okresie 45-89? Dlaczego właśnie, ja tu już uprzedzę pańską odpowiedź, dlaczego właśnie komunistom tak bardzo to święto nie pasowało? Przede wszystkim dlatego, że święto było kojarzone z osobą Piłsudskiego, który nazywany był ojcem niepodległego narodu polskiego. I Piłsudski, który walczył z Rosjanami, Rosję radziecką, uważał za najgroźniejszego wroga Polski, za największe zagrożenie niepodległości. Stąd właśnie zaczęto przedstawiać i Piłsudskiego i dyskredytować jego osiągnięcia, nazywając jego rządy w Polsce rządami reakcyjnymi, czyli właśnie skierowanymi przeciw proletariatowi, przeciw rewolucji mas. Przedstawiano Piłsudskiego jako faszystę. No i właśnie przez cały okres istnienia PRL-u obchodzenie 11 listopada było zakazane z drobnymi wyjątkami. Jak według pana i według informacji historycznych wyglądał stosunek Piłsudskiego do Śląska, do naszej ziemi, bo ten obszar nas najbardziej interesuje? Tak, na pewno Józef Piłsudski w początkowym okresie, szczególnie kiedy właśnie kształtowały się granice Polski, nie był kompletnie zainteresowany tematyką Górnego Śląska. Uważał te ziemię za ziemie skolonizowane po prostu przez Niemców, za ziemie niemieckie i też nie zdawał sobie być może sprawy w tamtym czasie, że są pewne elementy, które łączą Górny Śląsk z Polską i które można by wykorzystać. Zresztą wydaje mi się, że nawet dzisiaj świadomość Górnego Śląska w Polsce też jest dosyć niewielka. Nie mówię tutaj o tym, że Górny Śląsk leży w Polsce, ale po prostu pewne uwarunkowania historyczne, w jaki sposób się kształtowały przez wieki, są jednak gdzieś tam nieznane. Mogły być nieznane również w 18 roku, kiedy decydowało się przynależność tych ziem do Polski. Józef Piłsudski oficjalnie odrzucił prośbę śląskich powstańców na udzielenie pomocy militarnej w roku 1919. Również odżegnywał się od tego rząd II RP. Wprawdzie generał sztabu Stanisław Szeptycki nie posłuchał rozkazów Piłsudskiego i rządu i pewną część oddziałów i uzbrojenia skierował do pomocy właśnie na Górny Śląsk, ale było to robione nieoficjalnie. Przede wszystkim było to robione nieoficjalnie z tego powodu, że toczyła się wojna o granicę wschodnią, na których szczególnie Polsce zależało. Po drugie, starano się nie rozwścieczyć też sąsiada niemieckiego, udzielając oficjalnego poparcia, ze względu na to, że sytuacja polityczna międzynarodowa była taka, że trzeba było skoncentrować się na walce na wschodzie właśnie, a nie jeszcze walce na zachodzie. W okresie przedwojennym, kiedy część Górnego Śląska została przydzielona Polsce, Piłsudski odwiedził ten region, czy nigdy go tu nie było? Była tylko jedna oficjalna wizyta Józefa Piłsudskiego na Górnym Śląsku w roku 1922, już kiedy ta polska część Górnego Śląska została przyłączona.
Józef Piłsudski w lipcu przyjechał do Katowic, jednak na dworcu powitały go okrzyki sprzymierzeńców czy zwolenników Wojciecha Korfantego, politycznego przeciwnika Piłsudskiego, i Józef Piłsudski obraził się, całą noc spędził w wagonie kolejowym. Dopiero kolejnego dnia, przekonany przez pierwszego wojewodę śląskiego Józefa Rymera, zgodził się uczestniczyć w uroczystościach właśnie związanych z przyłączeniem tej niewielkiej części Śląska do Polski. Początek obchodzenia święta 11 listopada to rok 1989. W całym kraju obchodzono to święto jako rocznicę uzyskania niepodległości. A warto może naszym widzom uprzytomnić taki fakt, że ta niepodległość to rzecz niezwykle cenna. Mało kto kojarzy fakt, iż od zakończenia II wojny światowej do roku 1945 do dnia dzisiejszego minęło ponad 70 lat, czyli całe dwa pokolenia żyją bez strachu o utratę życia. Nie ma żadnej wojny, nie ma żadnego zagrożenia zewnętrznego. Ta niepodległość stała się czymś tak oczywistym jak powietrze, którym oddychamy. Jak wyglądały pierwsze gliwickie manifestacje niepodległościowe 11 listopada? Tak jak pan powiedział, święto to zostało przywrócone jako główne święto narodowe przez Sejm PRL w 1989 roku. I w Gliwicach takim naturalnym miejscem, w którym tego rodzaju świętowanie publiczne, obchodzenie ważnych rocznic związanych z historią Polski się odbywają, to jest dzisiejszy plac właśnie Józefa Piłsudskiego. Plac, który w okresie PRL-u był wykorzystywany niestety nie do świętowania 11 listopada, tylko innego święta ustanowionego przez komunistów na 22 lipca jako Dzień Narodowego Odrodzenia Polski. Święto niemalże takie, którym zastąpiono dzień 11 listopada. I symbolem tego właśnie święta komunistycznego był obelisk z czerwoną gwiazdą. Wdzięczności Armii Sowieckiej, prawda? Uchwałą Rady Miejskiej z roku 90 ten obelisk został usunięty. I w tym miejscu, no może nie dokładnie w tym miejscu, ale na tym samym placu dzisiaj stoi pomnik marszałka Piłsudskiego, który został ustawiony w 1998 roku. Od tego czasu wszelkie takie upamiętnianie rocznic odbywa się właśnie na tym placu. A też warto powiedzieć, że no nie było to jedyne miejsce w Gliwicach, w którym prowadzono różnego rodzaju takie właśnie publiczne obchody, różnego rodzaju wydarzeń. Że to miejsce właściwie kształtowało się w XX wieku no różnie, w zależności od okresów historycznych, ponieważ wcześniej takim miejscem był naturalnie rynek. Wcześniej, czyli pan mówi o okresie przedwojennym? Przedwojennym, kiedy Gliwice były niemieckim miastem. Tak jest. Później, w okresie, kiedy naziści doszli do władzy w Niemczech po 1933 roku, takim miejscem stawał się Plac Krakowski, który został przemianowany na Plac der SA i tam różnego rodzaju manifestacje i defilady się odbywały. Natomiast dzisiejszy Plac Piłsudskiego, no to już okres właśnie powojenny. Taką funkcję zresztą przewidział dla tego placu Karl Szabik jeszcze w latach 20., opracowując koncepcję centrum miasta, które miało zawierać się między właśnie Placem Krakowskim a dzisiejszym Placem Piłsudskiego, za którym miał stanąć budynek nowego ratusza. Oczywiście te plany nie zostały zrealizowane ze względu na kryzys lat 20.
Jednak no już wtedy takie koncepcje wytyczenia miejsca, w którym odbywałyby się wszystkie obchody, był już w latach 20. rozpatrywany. No i dzisiaj tam właśnie na tym placu noszącym imię marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzimy. Zapraszamy tym samym wszystkich Państwa właśnie 11 listopada na plac marszałka Józefa Piłsudskiego. Państwa i naszym gościem był pan Mikołaj Radka, historyk Muzeum Gliwickiego. Dziękujemy panu serdecznie.